imię Matylda. Była pierwszą kobietą roszczącą sobie prawo do angielskiego tronu. 800 lat temu władza była domeną mężczyzn. W średniowiecznym świecie to mężczyźni sprawowali władzę, nie kobiety. Król był wojownikiem, który walczył zarówno o tron, jak i jego utrzymanie. Mimo licznych przeszkód, kilka niezwykłych kobiet zdołało sięgnąć po władzę w czasach średniowiecza i dynastii Tudorów. Europa szuka jelenia zawsze. Europa szuka jednej osoby. Rzuciły rękawice męskiej władzy i reakcje, z jakimi się spotkały. Dążenie do władzy powodowało ostrą krytykę i potępienie. Szkalowano je i oczerniano, okrzykując Wilczycami. Pokażemy historię pretendentek do tronu Anglii oraz zmiany, jakie uległo postrzeganie kobiet. Europa szuka jelenia. Wilczyce, angielskie. Złapali Husa, spalili, zabili Jezusa w Europie. No i cała masa, już nie będziemy mówić, bo te filmy są tylko po kawałeczki. Matylda i Eleonora. 24 czerwca 1141 roku 39-letnia kobieta zasiadła tu, w Westminsterze, do wystawnej uczty. Wyprawiono ją na cześć planowanej koronacji. Matylda miała zostać pierwszą królową, która będzie samodzielnie rządzić Anglią. Środa w bankach centralnych. Za nami już decyzja Banku Japonii przed rezerwy federalnej. Matylda była córką Henryka I i wnuczką Wilhelma Zdobywcy. Nie znajdziecie jej jednak w poczcie angielskich monarchów. Oto jedyny wizerunek Matyldy, jaki przetrwał do dziś. Próba przejęcia tronu pogrążyła kraj w niemal 20-letniej wojnie. O Matyldzie będziemy mówić i o Eleonorze, o jeleniach niebo. Za dużo ich tutaj było. Matylda przeszła do historii jako kobieta apolityczna i destrukcyjna. Się samo wyłączyło. Postrzegano ją jako wilczycę tylko dlatego, że rzuciła wyzwanie utrwalonemu przeświadczeniu, jakoby angielski władca mógł być tylko płci męskiej. Droga do władzy zaczęła się tragedią, śmiercią męskiego następcy tronu, jej brata Wilhelma. Doszło do niej nie w Anglii, lecz podczas powrotu z Normandii. Jeszcze sprzed kryzysu w 2008 roku, który został wydobył gospodarkę globalnie. Balfour było kiedyś największym portem Normandii. To stąd w 1066 roku dziadek Matyldy, Wilhelm Zdobywca, wyruszył, by podbić Anglię. 54 lata później normańska flota wypłynęła ponownie. Na jej czele, na pokładzie swego langskim, upłynął król Anglii Henryk I. Tuż za nim jego syn i następca Wilhelm wraz z licznymi dostojnikami. Nie oczekuję, żeby stopy procentowe zostały podwyższone. Był listopad, więc przeprawa przez wody kanału La Manche była ryzykowna. Jednak w porcie Balfour nic nie wskazywało na trudne warunki na morzu. Król wyruszył pierwszy o zmierzchu, tuż za nim jego syn w towarzystwie licznych młodych arystokratów. Gdy statek Wilhelma opuszczał port, wszyscy byli zupełnie pijani. Nikt nie zauważył skały u wejścia do portu. Gwałtowne uderzenie nie umknęło już niczyjej uwadze. Co za rysunek? Statek zatonął w kilka minut. Usłyszeliśmy, można spróbować przełożyć się taki bardziej. W lodowatej wodzie nie było żadnych szans na ratunek. Zapowiedzi Banku Centralnego Japonii to cały czas jest dobry czas. Kronikarz William z Malmesbury napisał: żaden statek nie przyniósł Anglii tak wielkiej tragedii. W przyszłym roku będzie już objęło. Upłynęły dwa dni, zanim ośmielono się przekazać królowi wieści o katastrofie. Ów ku
Gdy jąkający się młodzieniec poinformował go o śmierci syna, król był załamany. O Stany Zjednoczone, no tak, no, decyzja tak naprawdę dopiero w grudniu po wyborach. Osobista tragedia miała dla króla także polityczne konsekwencje. Nadzieje, jakie wiązał ze swym następcą, pochłonęło morze. Choć normańscy królowie nosili angielską koronę dopiero od 50 lat, dynastia rosła w siłę, zapewniając przyszłym królowym olbrzymią władzę. W końcu to one rodziły synów i następców tronu. Jednak po śmierci Wilhelma zabrakło męskiego następcy. Została tylko córka o imieniu Matylda. Angielski tron nigdy nie miał następczyni. Z drugiej zaś strony nic nie zabraniało przejęcia władzy przez kobietę. Inwazja Normanów obróciła w pył wszelkie precedensy i tradycje, a władcy nie spisali żadnych zasad określających wybór nowego monarchy. W tamtych czasach samo prawo do tronu nie wystarczało. Móc nosić koronę, trzeba było ją walczyć. Ojciec Matyldy również nie uniknął walki. Henryk I walczył ze swym starszym bratem o władzę nad Anglią i Normandią. Gdy już zasiadł na tronie, mógł go utrzymać tylko siłą. Czy kobieta nadawała się do tej roli? Głównie zachowania konsumentów. To, co się działo trochę z oto dwie strony królewskiej pieczęci, czyli namacalnego symbolu władzy widniejącego na każdym królewskim dekrecie. Pieczęć przedstawia królewskie prerogatywy. Coś tutaj reguluje. Z jednej strony widać króla trzymającego jabłko i berło, by wymierzyć poddanym sprawiedliwość. Z drugiej, król siedzi na wojennym koniu, dzierżąc miecz, broniąc swego królestwa. Nawet obecnie władza ma bardzo męski wydźwięk. W dawnych czasach w umysłach ludzi nie było wątpliwości co do boskiego porządku. Rządzili mężczyźni. Kobiety miały być posłuszne. W anglosaskim świecie słowo królowa nie oznaczało kobiety króla, lecz żonę króla. Królowa mogła więc doradzać swemu mężowi lub go reprezentować. Jednak prawdziwa władza zawsze pozostawała w rękach króla. Właśnie do takiej roli przygotowywano Matyldę od urodzenia. Gdy była jeszcze dzieckiem, ojciec wysłał ją za granicę, by poślubiła obcego sobie człowieka. Jej niezwykła kariera zaczęła się, gdy miała zaledwie 8 lat. Opuściła Anglię, by poślubić króla Niemiec i cesarza rzymskiego Henryka V. Od tamtej pory nosiła tytuł cesarzowej, co dawało jej poczucie wielkiego majestatu. Samochodów elektrycznych i przesiadanie się na nowe samochody elektryczne szacowane jest na chwilę obecną w wysokości 9 miliardów złotych w ciągu 5 lat. No, nie sądzę. Matylda sądziła, że spędzi resztę życia jako cesarzowa Niemiec. Jednak gdy miała 23 lata, jej mąż nagle zmarł. Po 16 latach za granicą wróciła do Anglii. Była jedyną dziedziczką króla Henryka. Od niej zależała przyszłość całej dynastii. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych. Oto Westminster Hall. W czasach Matyldy największe pomieszczenie w całej Europie. Wciąż przytłacza swym ogromem. To tutaj król Henryk obiecał Matyldzie wspaniałą przyszłość. Zaproponował, by po raz pierwszy w historii kobieta samodzielnie rządziła królestwem. Neomag. Taki powinien być magnes.
1 stycznia 1127 roku w Wielkiej Sali Westminsteru dostojnicy króla Henryka przysięgli, że będą wspierać prawo Matyldy do sukcesji. Nikt wówczas nie kwestionował przejęcia władzy przez kobietę. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigacja pomaga natychmiast. Były to jednak puste słowa. Nikt nie wierzył, że władza rzeczywiście przypadnie kobiecie. Poza tym król miał plan B. Matylda wciąż była młoda. Gdyby urodziła mu wnuka, w przyszłości Anglią rządziłby jego potomek. Henryk zdecydował więc o ponownym zamążpójściu Matyldy, która mimo obiecanej władzy wciąż była pionkiem w jego rękach. Od czasów inwazji angielscy królowie władali zarówno Anglią, jak i Normandią. Utrzymanie panowania nad całym królestwem było coraz trudniejsze. By bronić swych interesów, zawierano sojusze poprzez małżeństwa. Król wybrał na męża Matyldy Gottfrieda V Plantageneta, którego ziemie na południe od Normandii zapewniłyby ochronę granic królestwa. Dzieci, które stosują suplement diety Magnusie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnusie moim dzieciom. W czerwcu 1128 roku król Henryk przybył do stolicy księstwa Normandii Rouen, by nadać tytuł szlachecki przyszłemu zięciowi. Matylda, w przeciwieństwie do króla, nie była zachwycona przyszłym mężem. Nie pomógł nawet wygląd Gottfrieda, którym zyskał sobie przydomek piękny. Minusem był jego wiek. Miał wówczas zaledwie 15 lat. Wygląd Gottfrieda nie oślepił Matyldy. Był od niej 11 lat młodszy i nie dorównywał ani statusem, ani doświadczeniem. Niedawno zmarłego męża, który był cesarzem, miał zastąpić arogancki nastolatek. Choć próbowała się sprzeciwić, nie miała wyjścia. Zacisnęła zęby i poślubiła Gottfrieda. Tylko 99 złotych. Tylko teraz 79 złotych za ciśnieniomierz i 99 złotych za inhalator. Lidl, co tydzień coś nowego. Matylda nie zamierzała jednak ulec. Nigdy nie używała tytułu hrabiny Andegaveni. Nalegała, by nazywać ją cesarzową i córką króla Anglii. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojej... Wiedziała, że ojciec oczekuje od niej męskiego potomka. Jednak już rok po ślubie nieszczęśliwa para mieszkała osobno. W przeciwieństwie do Matyldy, król Henryk nie przekreślił jej małżeństwa. W 1131 wymusił pojednanie małżonków, co przyniosło pozytywne skutki. Wiosną 1133 Matylda urodziła pierwsze dziecko, zdrowego chłopca, któremu nadała imię po dziadku, Henryk. Rok później urodziła drugiego syna. Król Henryk znów doczekał się męskiego następcy. Jednak miał już ponad 60 lat, a wnukowie byli jeszcze małymi dziećmi. Co więcej, Matylda miała własną rodzinę, więc jej lojalność była rozdarta. Narodziny wnuków oznaczały triumf dynastii Henryka I. Jednak nowa rola Matyldy jako matki dwóch synów stawiała ją pomiędzy ambicjami męża a odmową jakiegokolwiek podziału władzy przez 67-letniego już ojca. Gdy w 1135 na skutek politycznych napięć doszło do mobilizacji wojsk, Matylda pozostała w Antegaveni, stając u boku swego męża. 24. Informacje dnia. Bartłomiej Misiewicz zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował wiceszef MAN Bartosz Kownacki. Gdy Matylda walczyła o władzę w imię swego męża, otrzymała propozycję samodzielnego panowania. ...rotacyjnego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Poinformował minister spraw zagranicznych. Król Henryk zachorował podczas wyprawy łowieckiej w listopadzie. Ponad 800 projektów na filmy historyczne wpłynęło do Narodowego Centrum Kultury. Z tego będzie... Marek, informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam.
Bartłomiej Misiewicz zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował wiceszef MON Bartosz Kownacki. Co? Zaznaczył, że Misiewicz nie pobiera już wynagrodzenia. Wcześniej Misiewicz poprosił ministra Macierewicza o zawieszenie go w funkcji szefa gabinetu politycznego w resorcie oraz funkcji rzecznika prasowego. No. Powołanie Misiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No nie na ten telefon zadzwoniłeś, miałeś podane dwa numery. Dzwonisz specjalnie na inny numer, ja tu słabo słyszę. Takiej funkcji. Jak dziś rezygnacja z tego stanowiska jest przejmowana na Wiejskiej, to pytanie kierujemy... No bo mówiłam, że 079 litce dałam ci dwa numery i te do dyspozycji, jakbyś tam miał... No ale słucham, no. Rządzącej podkreślają, że ten krok byłego już członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej był przemyślany i potrzebny. Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony z Prawa i Sprawiedliwości... To jest ten Mareczek, zespół Downa. Dzwoni, wiesz, dałam dwa numery, telefony, on na inny... Inny musi dzwonić, bo on jest uparty. On musi po swojemu, musi na inne, bo on nie rozumie, że jak jest sytuacja, że na wojnie. Tu, szybko i teraz. To nie on musi po swojemu, skoro spierniczać. Tacy są w ogóle ludzie w tej Warszawie. A potem szukali Jezusa, szukali Jelenia, jak to się mówi, szukali jednej osoby. Medialny wokół tej firmy, tym bardziej, że Polską Grupę Zbrojeniową czeka szereg bardzo ważnych negocjacji związanych z produkcją dla polskiego wojska, z kooperacją z kontrahentami zagranicznymi. Wydaje się, że to jest bardzo dobre posunięcie. Katarzyna Lubnauer twierdzi, że sprawa Bartłomieja Misiewicza to tylko wierzchołek góry lodowej. W opinii posłanki Nowoczesnej jego rezygnacja to wynik akcji partii Ryszarda Petru wymierzonej w politycznych nominantów w spółkach Skarbu Państwa. To uświadomiło Ministerstwo Obrony Narodowej, że nie można robić takich rzeczy bezkarnie. Uświadamia też Prawu i Sprawiedliwości, że Polacy obserwują ich działania. Obserwują fakt, że 98% spółek Skarbu Państwa ma nowe władze. Nowe władze, że to jest wielki skok na stołki Prawa i Sprawiedliwości. I to, że Misiewicz został zrezygnował, czy został odwołany, to jest jeden element. Ale pamiętajmy, że takich Misiewiczów jest dużo więcej. Bartłomiej Misiewicz w poniedziałek poprosił o zawieszenie go w pełnieniu wszystkich funkcji Taka w Ministerstwie Warszawa. Obrony Narodowej. Polityczne komentarze po rezygnacji Bartłomieja Misiewicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zebrała reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążyk. Nie zostaniemy w Sejmie. Na trzydniowym posiedzeniu posłowie zajmą się projektem powołania Krajowej Administracji Skarbowej, a także rozpoczną pracę nad wywołaniem Średniowiecze. Projekt powołania Krajowej Administracji Skarbowej, która ma zastąpić funkcjonujące obecnie służby celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Według posłów PiS skonsolidowana administracja będzie tańsza i skuteczniejsza. Według opozycji niekoniecznie w ustawie zrezygnowano z określenia kompetencji dla dyrektorów i naczelników. Pierwszego dnia posiedzenia Matka Ziemia, osady, rytuały i tradycje. Szczególnie afrykańskiego kanału świata. Czwartek po południu Sejm rozpocznie pracę nad europejskimi projektami w sprawie ochrony życia i aborcji. Dla nas często Polski Radio. Zadowolony sygnał na tym minister spraw zagranicznych Witold Kaszczykowski poinformował, że wraz z prezydentem Andrzejem Dudą oraz poseł Zabierzchnią o poparciu kandydatury Polski i do rotacyjnego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. O wizycie ministra z Nowego Jorku Marek Kalbuski. Przy okazji szczytu ONZ Witold Waszczykowski wziął udział w konsultacjach ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej oraz spotkaniach szefów dyplomacji Unii Europejskiej. Pytanie dotyczyło sytuacji w Turcji, a jeszcze dłużej rozmawialiśmy o Syrii. W średniowieczu głównym źródłem dóbr materialnych była uprawa ziemi. Gospodarka rolna zapewniała ciągłość historyczną, a przy tym znacznie mniej ucierpiała w wyniku upadku Cesarstwa Rzymskiego niż inne sfery działalności. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku oraz Libanu. Miał też krótkie spotkania z przedstawicielami Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Z kolei prezydent Andrzej Duda odbył zdobywanie nowych terenów i gospodarowanie na obszarach wydartych naturze to żmudna, niekończąca się praca. Każde zaniedbanie grozi utratą ziemi uprawnej. Polska ubiega się o rotacyjne członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Mówiąc o wioskach i terenach z gruntami uprawnymi w czasach starożytnych, w ówczesnym średniowieczu, musimy mieć świadomość, że krajobraz wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż dziś. To było królestwo puszczy i bagien.
amerykańska w Warszawie pierwsza fragmenty szczątkowieckich. Na lądce w latach 40. i 50. komuniści potajemnie grzebali żołnierzy i działacze podziemia antykomunistycznego. Krótko informował na konferencji prasowej wiceszef IPN i kierownik. W średniowieczu chłopi stanowią większość populacji. Ich praca jest podstawą istnienia ówczesnego społeczeństwa. Nieujarzmiona przyroda to ogromne wyzwanie dla człowieka, który pragnie korzystać z jej zasobów, wygrzeć grunty po prawej dla chłopów. Daje ona schronienie osobom wyjętym spod prawa oraz dzikim stworzeniom. Profesor Krzysztof Szwagrzyk dodał, że podejmowanie szczątków na tak niewielkiej głębokości świadczy o tym, że były one mieszkane przy przygotowanych współczesnych grobach. Wyobraźmy sobie ocean nieużyty, z którego wyłaniają się pojedyncze, samotne wysepki. Ludzie ledwo mogą z nich wyżyć. Plony są małe, wydajność niska, a narzędzia rolnicze i techniki agronomiczne niezwykle proste. Dla kultury kontaminacji. Wiedza rolnicza stanowi sumę wielowiekowych doświadczeń. Często odwołuje się do świata sumacji. Uprawa wymaga nie tylko znajomości kalendarza siewów i zbiorów oraz sposobów przechowywania płodów rolnych. Wiążą się z nią różne praktyki i rytuały pochodzące z czasów pogańskich. Władze kościelne po cichu je to na Rolnicy wykorzystują siłę zwierząt oraz energię hydrauliczną w budowlanych. Jednak przede wszystkim liczy się siła ludzkich mięśni. Rolnik używa prostych narzędzi, nieustannie zmagając się z przyrodą. I pejzaż krajobraz stopniowo ulega przeobrażeniu. Dzieje się tak w Polsce. Człowiek powiększa areał uprawny, karczuje coraz większe obszary. W ciągu zaledwie 100 lat nowe rozwiązania agronomiczne zmieniły wygląd wielu regionów. Szefowa rządu dodała, że podobne ustawy, jak zakwestionowana ustawa o podatku handlowym, obowiązują też w innych państwach. O przyszłości podatku handlowego w Polsce rozmawiają naszej antenie dla przyczyn gospodarczych. Zdaniem Cezarego Szymanka, legenda, że biznes nie w Polsce, że porozumienia. Można go wykonywać zarówno w polskim parlamencie, jak i również przy Komisji Europejskiej i przy Europejskim Parlamencie. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby również w polskim W VIII wieku upowszechnia się system gospodarowania oparty na włości senioralnej. Najżyźniejszą część gruntów należącą do pana uprawia służba, która pracuje na utrzymanie jego rodziny. Natomiast pozostałe tereny w zamian za czynsz dzierżawią kolonii. W średniowieczu wykształcił się nowy system relacji pomiędzy różnymi warstwami społeczeństwa. Był on szeroko rozpowszechniony i opierał się na podstawowej zasadzie, zgodnie z którą właściciel ziemi stawał się panem chłopów. Tym samym miał nad nimi władzę. Przyjmowała ona różne formy, więc tworzyła się niekiedy skomplikowana sieć zależności. I kolonii okupanów winiemy. Kolonii zajmowały niewielkie działki. Z każdej z nich można utrzymać jedną rodzinę. Dzierżawcy zobowiązani są nie tylko uprawiać rolę, lecz również dbać o stan gruntów. Płacą wysoki czynsz, często w postaci najlepszej części gruntów. Ponadto muszą pracować nieodpłatnie na ziemi właściciela. Oraz 430 tysięcy sterydów w ampułkach. Tak, ale i na
Mówiąc o rolnictwie, należy wspomnieć o obowiązkach kolonów i chłopów. Pozornie byli wolni, ale stopniowo popadali w zależność od panów. Musieli bowiem wykonywać na ich rzecz różne prace, zwane z francuska kurwe. W dokumentach średniowiecznych nazywano je pracami lub świadczeniami. Były one przejawem zależności kolona od pana. Są niebezpieczne dla gospodarka w systemie karolińskim jest samowystarczalna. Niewielka wymiana handlowa ogranicza się do lokalnych rynków. Ludzie sami wytwarzają to, co im niezbędne do życia, od narzędzi po odzież. Przyjęło się uważać, że już w IX wieku kształtowało się osobiste poddaństwo. Chłopi nie byli ani niewolnikami, ani ludźmi wolnymi. Ograniczenie ich swobody polegało na przywiązaniu do ziemi. Jednak ta forma zależności nie była zbyt rozpowszechniona. Niektórzy współcześni mediewiści uważają, że w ogóle nie istniała. Według rosyjskich komentatorów Władimir Putin będzie chciał jeszcze w tym roku doprowadzić do kolejnej rundy rozmów w formacie normandzkim z udziałem Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Moskwa ma się Średniowieczni mieszkańcy wsi doskonale wiedzieli, czego może od nich żądać pan. Musieli na przykład oświadczyć pracę na rzecz utrzymania i konserwacji zamku. Te alarmy takie głośne, proszę państwa, dudnienie, to było, że... Musieli też pewne opłaty, lecz nie... To Mareczek wydzwania. No, ja mówię, słuchaj, to jest kamera internetowa, tu jest nagrywanie internetowe, tu jest historia Anglii, historia papieru. Co za menę do kupy na glanc w naszym radiu, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Lunch, Trum Extra. I możesz tam na inne telefony dzwonić, gdzie to ci jest podane, bo to są telefony też grzecznościowe, dlatego te alarmy się tu wzmagają. Ale to, że mają, wiecie państwo, zespół Downa, ale to nie o to chodzi. To jest też taki, wiecie państwo, taka upartość, taki upór, jak i u tej Litki jest też. Ja mówię już... Te twoje zaszczyty to mijają, zaszczyty baby, bo to jest baba dziad, baba chłop. Wie, tutaj w sąsiednim państwo widzą, jak ona musi pokazać się na balkonie. Ja mówię tak, nie jesteś papieżem, a poza tym ja wiem, że ci to stare papieżstwo, ten katolicyzm, to, że chodziłaś na mszę, że jesteś katolicką, to ci się przypomina, to więc chcesz pojawić, postawić się w oknie. Po co ci to? Po co ci to? Być papieżem. No i tutaj tłusta baba. Jaka to jest atrakcja? Nawet przychodzi tutaj Wiesław Przybyłowicz pilnować mieszkanie. A więc Wiesław Przybyłowicz mówi tak. Proszę państwa, to jest tłusta baba. Nawet ani razu nie chciałbym jej włożyć. No bo on takie te kochanki miał, on tam spał, że je gwałcił, że spał, co go przyjęła pod dach. No bo on po prostu wszystko potracił, takie dwie lewe ręce, ma z opieki objazd, z opieki zasiłek. I ta Litka się dziwi, że on, proszę państwa, nie stara się, żeby mieć więcej. Ona jako ta kuta baba, jak to powiedział Janek Maciej Witek, że on powinien walczyć, że do pracy powinien iść. A po co on ma iść do pracy, skoro on ma zasiłek 600 zł plus 300 zł na obiady? To jest około 900 zł. To co jemu źle? Bez pracy, bez niczego. Ma więcej, lepiej jak w Wielkiej Brytanii. Ma lepiej jak w Anglii. Lepiej jak w Anglii. Lepiej jak w królu w Anglii. Bowiem tak zostało między nami uzgodnione. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rycerze i damy, dobrze. Rycerze i damy. Rycerze i damy. Oczywiście wszystko średniowieczne. Rycerze i damy. My tutaj tylko kilka filmów państwu edukacyjnie pokazujemy, abyście państwo w ogóle mogli wiedzieć. Średniowiecze, turnieje, rycerze, damy, część czwarta. Film dokumentalny, czyli że oparty na faktach historycznych w miarę. Także zapraszamy państwa serdecznie. Nawet ta Ewka Laskowska mówiła zawsze, że lepszy jest internet,
niż telewizja. Także telewizja dużo straciła. Kiedyś w klasie nauczycielka mówiła, że ja będę w telewizji, że gwiazdą będę. No dobrze, ale ja prześcignęłam wszystko i wolę nawet internet. Także zapraszamy do internetu. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Niepotrzebnie takie w tych reklamach dają dźwięki, jakoby gdzieś do kogoś dzwonił telefon. Ale ponieważ jak to Janek Maciej Witek mówił, że wszyscy mają oni niepoukładane klepki po kolei w głowie, no to dlatego dają takie reklamy. No, nawet patrzę się na ten telefon, który nie dzwoni, ale słyszę, że coś tak, taki kocmołuch dzwoni, nie? Po co dają takie reklamy? Oto, to ja rozumiem, że to się powtarza co jakiś czas, jest to reklama 24, ale takie coś jakby dzwoniło komuś telefon, że dzwonił w kieszeni, to po co? A jeszcze przed godziną 12 spotkanie z kulturą i rozmowa o festiwalu Szalone Dni Muzyki. To zaproszenie do mnie Maji Kuczyńskiej jest 16 minut po 11. W średniowiecznym społeczeństwie dominuje przemoc, a zbrojni zajmują w nim ważne miejsce. Rycerze są zawsze gotowi do wykazania się odwagą i zręcznością w bitewnym wirze. Podejmują liczne działania, by to wyjść. Dobra, idziemy dalej. Także Państwo możecie to znaleźć, Państwo możecie poszukać tegoż. Średniowiecze, zamki, warownie, oblężenia, część piąta, film dokumentalny. Lektor za kontemplariuszy od wzrostu do upadku. Średniowiecze, zamki, warownie, oblężenia, krzyż. Oczywiście, że krzyż jest rzymski, krzyż jest pogański, łacina crux. Nie ma nic wspólnego z tym, na czym zmarł Jezus Chrystus. Ja uważam, że to jest obrzydliwe, tak wciskać elementy pogańskie w chrystianizm. Zresztą chrystianizm to nie życzył sobie, żeby kłaniać się, całować, oddawać cześć jakiemukolwiek przedmiotowi, proszę Państwa. Macierewicza stopniowo wokół niego uczyć się pewnych ról i zdobywać przy okazji stosowne uprawnienia, wykształcenie, tak aby za jakiś czas móc rzeczywiście spełniać się, czy to w polskiej grupie zbrojeniowej, czy na stanowisku dyrektora gabinetu politycznego, już w pełni formalnie do tego będąc uprawnionym. Natomiast no, póki co zrobiono mu wielką krzywdę i szkoda, bo wydaje się, że takich osób jest więcej, zresztą jak wskazuje to lista Nowoczesnej. No mówiąc o Bartłomieju Misiewiczu, musimy też przypomnieć naszym słuchaczom, skąd w ogóle cała sprawa. W okresie od 10 do 12 wieku w Czesu zaledwie 200 lat. Polskiej grupy zbrojowej. Krajobraz w Europie zmienił się całkowicie. Publikacji Newsweeka, wyrosły zamki i cytadele. A miasteczka otoczono murami wzbrojnych. Powstały nowe miasta paralelne, panujące nad rozległymi terenami. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy dobrze się stało, że te zawieszenia funkcjonują. Tak, to jeden z tych wyrazów, które wszystkim się wydaje doskonale znane i zrozumiałe. Uspokojenie tej sytuacji w rzeczywistości jego warstwa znaczeniowa jest znacznie bardziej skomplikowana, szczególnie jeżeli prześledzimy ewolucję tego terminu w ujęciu historycznym. Tego typu historie, jak właśnie jeżeli dodamy do niego określenie średniowieczne, stan staje się jeszcze bardziej skurczony. Zamek średniowieczny to połączenie dwóch wyrazów wieloznacznych. Okres średniowiecza obejmuje ponad 1000 lat, czyli dwa razy więcej niż upłynęło od końca tej epoki. Taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca i Prawo i Sprawiedliwość powinno tą sytuację jak najszybciej oczyścić, chcąc zachować twarz w tej sytuacji. No, jeśli będzie dalej Prawo i Sprawiedliwość brnąć akurat w takim scenariuszu, że będą bronić tych nominacji, no to niestety Prawo i Sprawiedliwość na tym straci. Myślę zatem, że jakaś refleksja nastąpiła. Zamki nabrały znaczenia w pomierze z instytutu systemu feudalnego. Bartłomieja Misiewicza zmienił się wtedy układ władzy na szczeblu lokalnym. A po rozwiązaniu sprawy kwalifikacji, po rozwiązaniu sprawy chociażby z publikacją Misiewicza, tak jak wspominałam, o krokach prawnych przeciw tej redakcji, czy jest możliwe, żeby Bartłomiej Misiewicz wrócił do tego wszystkiego otoczenia? No ja wolę tą stalową, no zobaczymy tą stalową.
wrócił do resortu, pełnił dalej funkcję szefa gabinetu. Na stalowej na pewno będzie. Natomiast no, a ten ekslibris się nie spodziewał. Zaczęto je budować głównie dla obrony przed Saracenami, Madziarami, Wikingami. Wstrzygnąć wszystkie kwestie formalne. Ale tam bardzo fajnie jest. Wkraczając do niego głównia wrócić do ręce. Oczywiście, oczywiście. Jak będziesz pan... Istniejącego systemu kontrolnego. No to... być współpracującym ministrem. W wiekach 10 i 11 odnotowano tak zwane atakowali, tak, nie nastąpiły tupy, czyli ataki wikingów w tej nocy, Saracenów w poprzednim dnia oraz Madziarów z Rosji. W tym samym okresie zmienił się krajobraz naszego kontynentu. Europa wykryła się gęstą siecią zamków. Na początku były to obiekty obronne o stosunkowo prostej konstrukcji, umocnienia z drewna, z kamienia i obitej ziemi. Z biegiem lat stawały się coraz bardziej rozbudowane i potężne. Że być może inni posłowie Platformy dołączą do nich. Tu wymienia się nazwisko między innymi Stefana Niesiołowskiego. Jaką przyszłość widzi pan dla tego koła, dla tych polityków? Myślę, że bardzo marginalną. Zwróćmy uwagę, że takie rozczłonkowanie Platformy Obywatelskiej następuje od chwili, gdy przewodniczącym partii stał się Grzegorz Schetyna. Niestety Grzegorz Schetyna jakoś bardzo nieumiejętnie potrafi konsolidować Platformę. Platforma dosyć systematycznie, ale jednak utrzymuje trend spadkowy, jeśli chodzi o sondaże. Z niewielkimi od czasu do czasu, wahaniami, ale jednak nie jest to sondażowo zadowalający wynik. Cesarz Karol Wielki zorganizował swoje imperium, powierzając zaufanym osobom administrowanie prowincji. Ludzie ci podlegali tylko myślę, że Platforma w czasach Karola Wielkiego Europa nabrała cech przypominające dzisiejszą Unię. Również powinno dojść do pewnej autorefekcji. Ktoś powiedział, że był to preludium na etapie wspólnotowej albo specyficzny fałstwo. Imperium zyskało wcześniej nieznane cechy unitarne. Dopiero dziś nawiązaliśmy do nich osobiście, ale też sądzę dla samych. No pytanie, na ile to było szkodowe, a kontrola władzy centralnej nad prowincją malała. Rządy w terenie stopniowo stawały się dziedziczne. Nowa tradycja została szybko zalegalizowana. Mamy frakcję wokół Grzegorza Schetyny i poza Grzegorzem Schetyną. Wszystkie beneficjum, nie miał Lenna, przejęcie, nie wiem, Ufaj nazywamy, należały do suwerena. Teoretycznie mogłem w każdej chwili odebrać zarządcę. Jednak w tym przypadku teorię od praktyki dzieli nie przepaść, a wręcz odchód. Żaden arystokrata władający gruntami z cesarskiego nadania nie odda dobrowolnie uzyskanej ziemi. Zmusić go można dopiero wtedy, gdy popełni poważne przewinienie. W efekcie Lenna stopniowo stają się dziedziczne. Najpierw przekazywano je spadkobiercą, jakieś tapki wprowadzono zwyczaj, później sankcjonowano cały nowy system. Panujący świadomili sobie, że tylko w ten sposób można skutecznie... Także jelenia nie mogą znaleźć, jesteśmy w Warszawie, są dziady katolickie, agresja w pociągu, tutaj też to, co ostatnio państwo słyszeliście, z Otwocka do Warszawy jedzie, to przecież to nie są rewiry za Bugiem, gdzieś tam do Anglo-Ameryki, Białystok, nie. To jest Otwock-Warszawa, a więc tutaj typowo katolickie, Mazowsze typowo katolicka Warszawa i to są ci, którzy chodzą na msze, którzy kiedyś chodzili na msze, albo ci, którzy na msze już wcale nie chodzą, bo skoro Kościół katolicki nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Ludzie znaleźli teraz całe mnóstwo kaset, porobili filmów, porobili, żeby można było się przyjrzeć, jakie straszne było to średniowiecze, jakie ciemne, jak bardzo ciemne było średniowiecze, zacofane, gdzie to Biblia, to była zamieniona w łacinę, takie
takie coś jak te groby pobielane, że są piękne, żeby człowiek nie widział trupów, kości i smrodu, żeby nie czuł, ale to on podświadomie się wydobywa. Albo ci faryzeusze, albo ci saduceusze. Też tytuły doceny doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz, to czytam. I bez względu na to, czy ona mówi mądrze, czy ona mówi niemądrze, to sama ona wierzy w dogmaty, przestrzega praktyk pogańskich i zwyczajów, które się Bogu nie podobają, proszę Państwa. I to jest fakt. My musimy to wiedzieć, musimy to znać. Nawet Biblia mówi, po to to wszystko zostało napisane, że to dla waszego pouczenia napisane, abyście przez cierpliwość z pism nadzieję mieli. Pism nadzieję mieli. Także widzicie Państwo, wszelkie pismo jest pożyteczne. Pismo, Słowo Boże, do wszelkiego dzieła jest pożyteczne, prawda? Więc aby człowiek Boży był doskonały przez czytanie Słowa Bożego, człowiek Boży, aby był doskonały przez stosowanie się do zasad Pisma Świętego. Pismo Święte jako Słowo Boże, Pismo Święte jako list od Boga pochodzący, Pismo Święte jako nie tam, że dekalog, że takie coś poważne, za poważne, zbyt poważne, jakoby ktoś chciał być świętszy od papieża. Bóg każdego z nas traktuje jako dziecko, dziecko Boże. Także absolutnie nie zamieniać Biblii w łacinę. Nie, bo to jest obrzydliwe, modląc się pod figurą, a diabła mając za skórą. Program rządowy 500+, czy to modernizacja armii, czy też inne cele, jak Mieszkanie Plus i tak dalej. Wszystkie te programy, które Radio Konchita, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w kampanii wyborczej, kosztują. W związku z tym będzie nerwowe szukanie dzisiaj środków na te cele. Mamy w tym momencie upadający podatek od powierzchni handlowej, więc tutaj już będzie brakowało ponad miliarda złotych. Gdzieś ten miliard złotych należy wziąć. Wczoraj miałem okazję słuchać wypowiedzi profesora Pawłowskiego, który wprost zapowiada, że taka sytuacja może powodować po prostu zwiększenie podatków. Nie tylko od powierzchni, ale także tych zwykłych bieżących od usług i towarów. Co za tym idzie? Wzrost cen i pokuszenia. Niestety każdy z nas to to skoro o palących problemach dla rządu, dla Prawa i Sprawiedliwości, to zapowiedź kolejnych rozmów i konsultacji dotyczących projektów ustaw, które przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, to zapowiedź szefowej rządu po dwugodzinnym spotkaniu z przedstawicielkami MSZZ Solidarność, które w proteście pozostawały w budynku Ministerstwa Zdrowia. Protestujące przedstawicielki Solidarności domagały się większych nakładów na ochronę zdrowia i zmiany projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Czy premier Szydło lub pana skutecznie ten pożar ugasnął? Ja myślę, że ten pożar się cały czas tlije, żarzy. I co jakiś czas po prostu jest odnawiany i on będzie odnawiany bez względu na to, kto dzisiaj u sterów władzy jest na sympatie polityczne, bo zwróćmy uwagę, że to jest ciekawy kontekst, że jednak Solidarność mocno wspiera i wspierało w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość, a dzisiaj jak gdyby jest trochę w opozycji do rządu, szczególnie do Ministerstwa Zdrowia i samego Ministerstwa Zdrowia. Natomiast jakby problem jest nieco inny. Problem dotyczy generalnej sytuacji w służbie zdrowia. Sytuacji, która nie jest do końca rozwiązywana od dłuższego czasu. Problemy cały czas narastają, one są przykrywane przykrywką, zaskakujące garny, przykrywane, żeby po prostu trochę tę sytuację zablokować, ale co jakiś czas znowu było dobrze i ten problem będzie cały czas się pojawiał. Ministerstwo Zdrowia pierwszymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania
oraz zapewnić o swojej gorącej mocy tkwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy świętego Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku polskim. Salutujemy wszystkich dzieci Polaków, polskich ogniwości osłużono, a Roma, dla Polski, dla Wostra Finy i dla Wostra Komunioni Polakijskich. Adversando la Porta Santa, che tenti dono di indulgenza per voi stessi, per i vostri cari e per i vostri defunti. Questo passaggio sia per voi un segno della misericordia di Dio. Lo spirito dell'amore reciproco pervada i vostri cuori e irradi quella misericordia che non avrà mai fine. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę, by wasz pobyt w Rzymie umocnił waszą wiarę i więź z Kościołem. Przechodząc przez drzwi święte, wypraszajcie dar od chrztu dla was samych, dla waszych bliskich i zmarłych. Niech to przejście będzie dla was znakiem Bożego miłosierdzia. Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca. Serca wam błogosławię. Pan z wami, duchem twoim. Mój Pański będzie błogosławiony teraz i na wieki. Położymy Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I otrzymaliśmy błogosławieństwo Boże. Z rąk Ojca Franciszka zakończyła się audiencja generalna Ojca Franciszka w ziemię na pracę Świętego Piotra. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się z nami, się modlili. Dziękujemy i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicy. A Państwo wysłuchali fragmentów tejże audiencji, która odbyła się dzisiaj w Watykanie i wysłuchali słów Ojca Świętego Franciszka, które skierował do wszystkich wiernych, do wszystkich ludzi, którzy go dzisiaj słuchali i w tym spotkaniu uczestniczyli. Dziękuję za oglądanie.
odcinka śledzenia jesteśmy. Na 15 szacunku zakończeniem obrotu akcjami polski prezydent nacisnął zielony przycisk i uruchomił historyczny dzwonek 1803 roku. Będzie to symboliczne zakończenie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Nowego Jorku na jedną wszystkich polskie radio. Słuchają Państwo Radia Maryja. W tej chwili trwa nasze spotkanie w rodzinie Radia Maryja. I tak jak zawsze, kiedy rodzina spotyka się, czy to przy wspólnym stole, czy na wspólnych uroczystościach, omawiamy wszystkie te sprawy, które nas dotyczą. Informujemy Państwa w tym czasie o spotkaniach, jakie w rodzinie Radia Maryja się odbywają w najbliższym czasie, a także składamy podziękowania tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja, którzy wspierają naszą rozgłośnię darem modlitwy, ale także konkretnym darem składanym na konto Radia Maryja. Za te dary zawsze gorąco dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. I teraz, mając chwilę czasu, chcielibyśmy może troszeczkę dłuższą listę ofiarodawców wymienić. Jest tych list tutaj u nas bardzo, bardzo wiele. Z przyczyn technicznych nie mamy możliwości odczytać wszystkich nazwisk, ale staramy się czynić to w każdej chwili, kiedy tylko taką możliwość mamy. I właśnie teraz, dziękując za ten dar serca składany na konto Radia Maryja, dziękując wszystkim ofiarodawcom, w tym momencie te podziękowania składamy na ręce mieszkańców i są to z Sobótki koło Wrocławia Państwo Barbara i Tadeusz Koziarzowie, z Sokołowa Małopolskiego pani Anna Kot, z Sokołowa Podlaskiego pan Waldemar Dziukowski, pani Elżbieta Raciszewska, państwo Wanda i Andrzej Wyszomirscy, państwo Bożena i Grzegorz Zdziborscy, z Sokółki jest to pan Tadeusz Kryszyłowicz, pani Anna Zajczyk i pani Elżbieta Żarkowska, i z Solca Kujawskiego pani Lubomira Kucińska i państwo Danuta i Józef Nitkowscy. A ponadto z Przysieka koło Torunia są to pani Eugenia Czerwińska, pan Grzegorz Jonik, pani Zofia Justyńska, Aniela Końca, Jadwika Lutostańska, pan Piotr Piwoński, pani Renata Skoczylas, panie Daniela i Ewa Mądrzejewskie, pan Zdzisław Mądrzejewski, pani Krystyna Mularz, pan Andrzej Ochocki, pani Teresa Pora, Zofia Ryngewska, Grażyna Rusin, Józefa Zając, Weronika Bojalska, Marian Bujalski, Zofia Lutostańska, Linda i pani Halina Kamińska. I drodzy kochani, upominek muzyczny dla Państwa śpiewa Anna Janta. Oczywiście diagnoza na tego typu spotkania jest ogólna, zaczynana na charakter pewnych takich głównych wątków, które z którymi się nie ma, to jest tylko moda o pokoju, o tym, że się nie ma,
Prawdziwy duch jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, by on był bardziej kochany, dlatego młodzieży oferujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, dodawania im w prezencie tych nawiedzeń. Dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, jest samotny, czeka, byśmy go odwiedzali i dziękując za jego miłość, powiedzieli mu o swej do niego miłości. Zostać, zanim
Węgrzy również. No i przede wszystkim jest jeszcze Polska. Każdy z nas ciągnie w swoim kierunku, a zatem będzie trudno pogodzić te interesy i znaleźć w pełni jedno miejsce ten mianownik, który byłoby Łukasz Polindeł, Sanacja Płaskiego. Bardzo dziękuję za wizytę. Zbliża się 11.45. Zapraszam Państwa do wspólnej medytacji. Jest to jak w każdą środę medytacja przy śpiewach gregoriańskich. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj zapraszam Państwa na szalone dni muzyki. Te szalone dni muzyki to dłuższy weekend, czyli od 23 do 25 września w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ale wszystko na ten temat wie pan Janusz Marynowski, którego witam. Dzień dobry. Dyrektor Orkiestry Symfonia Warszawia. Uczcie w głowie, proszę Państwa, są te szalone dni muzyki. To zacznijmy jednak od tej natury, panie dyrektorze, bo ta natura decyduje właściwie o tematyce, ale też i o pewnej organizacji tego roku szalonych dni muzyki. Wydaje mi się, to jest iluzja. Przynajmniej do niego rząd amerykański. Otwórz na Pismo Święte, na Ewangelii według świętego Mateusza, którego święta dzisiaj obchodzimy. To 9 rozdział Ewangelii Mateuszowej, werset od 9 do 13. Mowa jest o powołaniu Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź